pan? Ale, może po kolei. Przepraszam bardzo, o której godzinie pan idzie na obiad? Aha, no dobrze. No to, ale mam taką prośbę, żeby pan mi nie przeszkadzał, dobrze? No tak, chciałbym to wszystko po kolei opowiedzieć. Proszę pana, ja pochodzę z Bronowic. Tak, z Bronowic. No, niech pan jedzie do Bronowic. Niech się pan pyta, czy Hirsch, Zwinger kogoś oszukał. No nie. Nie? Niech pan jedzie do Krakowa. Niech się pan pyta wzdłuż i przesz, czy Hirsch, Zwinger zrobił komuś krzywdę. No nie. Żyłem spokojnie w tych Bronowicach, wie pan, miałem karczmę, kupiłem parę morgów ziemi. No tak. Tak i synowie moi wyjechali, pojechali za pracą, no a w domu, no cóż, córki wyszły za mąż, dwie starsze i została jeszcze tylko ta najmłodsza. Za nami druga odsłona drugiej edycji projektu Będzie wreszcie teatr w mieście. Jak wyglądały te dwa dni? Wydaje mi się, że wypadły bardzo dobrze. Zaprezentowaliśmy naszej publiczności 6 spektakli. Były to monodramy. Nie znalazły się one tutaj przypadkowo, dlatego że wszystkie osoby, które występowały, jest to czołówka polskich aktorów i zawodowych, i amatorskich, jeśli chodzi o teatr jednego aktora. Zadaliśmy sobie trud, zmonitorowaliśmy to, co się działo w tej przestrzeni teatralnej, w tym obszarze monodramów, teatrów jednego aktora przez ostatnie 2 lata. Mam na myśli 2023 rok, 2022 i tę część 2024 roku i wybraliśmy spektakle nagradzane wielokrotnie na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach. Żeby nie być gołosłowną, powiem o Lublinie, o Festiwalu Teatrów Niewielkich, powiem o konkursie recytatorskim ogólnopolskim w Słupsku, o spotkaniach teatrów jednego aktora i monodramów w Toruniu, więc wszyscy, którzy to występują, są to laureaci. Mieliśmy też jak zwykle perełki, spektakle mistrzowskie. Właśnie odbyły się one dzisiaj w niedzielę i takim naszym gościem honorowym, gwiazdą naszego wieczoru był pan Wiesław Komasa ze swoim monodramem. Więc myślę, że nasza publiczność powinna być zadowolona i myślę, że odbiło się to dobrym echem, tak na tyle dobrym, że będziemy to pewnie kontynuować. Ja jeszcze wrócę do tych monodramów. Te monodramy, tak jak ja zauważam, poruszają bardzo takie ciężkie i ważne kwestie życiowe. Tak, szczególnie sobotnie były bardzo wzruszające. Sobotę zrobiliśmy z myślą o młodzieży, o młodych ludziach, więc monodramy poruszały tematy bliskie tym osobom, czyli kwestie buntu, kwestie zagubienia, samotności, trudności nawet na rynku pracy, tak? Kwestie miłości, nieszczęśliwych i szczęśliwych. Także myślę, że można było się naprawdę wzruszyć, chwilę zatrzymać, chwilę pomyśleć i jakby zastanowić się troszeczkę nad naszym życiem po prostu. Przypomnę jeszcze tylko, że druga edycja naszego projektu pod nazwą Będzie wreszcie teatr w mieście mogła się odbyć dzięki temu, że pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Kultura Interwencje 2024 z Narodowego Centrum Kultury. Frekwencja pokazała, że chyba musicie pozyskać na kolejną edycję środki. Tak, właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni naszej publiczności, że w ten sposób okazała swoje zainteresowanie i to, że warto to robić. Selfie to taki mój codzienny rytuał. Zdjęcia wywołuję, oglądam. Wszystkie, poza tym jednym, są po nocy, po moich snach. Witkacy podpisywał portrety nazwą narkotyku, a ja swoje sny opisuję. Swoje zdjęcia, sny, wszystko. No, jak wygląda moja gala? Przez powiększanie porównuję. Próbuję coś zobaczyć, coś uchwycić. No, jak w filmie Antonioniego. Bawię się.
detektywa. No bo jak można nazwać mnie kłamstwem, jak z mych ust prawda płynie, a z działań dobro, dobro dla was. Jeżeli tego nie zjesz, mamusi będzie smutno. Pożyczysz mi dekreto, będę cię lubić. No nie można ci nic powiedzieć, obrażasz się tak łatwo. Możesz iść, oczywiście. Przecież wiadomo, że wszystko inne jest ważniejsze ode mnie, prawda? Ty nic nie rozumiesz. Ty zawsze i ty nigdy, ale przecież pomiędzy nie ma nic. Witam wszystkich na naszym małym szkoleniu, które nic wam nie da, ale za to zdobędziecie wiedzę, z której pewnie nigdy nie skorzystacie. Także dzień dobry. Manipulacja. Z łacińskiego manipulatio. To jest manewr, fortel, podstęp. Sposób wpływu na jednostkę lub grupę w taki sposób, aby nieświadomie, ale z własnej woli realizowała cele manipulatora. No czyli wasze. To znaczy... Treningi na sali gimnastycznej. Pierwszy rano, drugi najdłuższy południe i trzeci przeciągający się po kolacji. Pięta, palec, palec, pięta, pięta, palec. Instruktor w szale treningu często zapominał, gdzie się znajduje. Heke, pinga, pinga, heke, heke, pinga. Tańczymy jak w amoku, boimy się popaść. Heke, pinga, pinga, heke, heke, pinga. Kolega robi pivot. Wpada na bramkę, ale boi się przestać. Po powrocie okazało się, że połamał sobie żebro. Heke, pinga, pinga, heke, heke, pinga. Kryzys drugiego tygodnia. W trakcie trzeciej godziny treningu Kaśka zaczyna wymiotować. Zatrzymujemy się. Tanzen, heke, pinga, pinga, heke, heke, pinga. Robię krok side. Ślizga się na rzygach Kaśki i rozbija łoki. Tanzen, heke, pinga, pinga, heke, heke, pinga, heke, pinga, pinga. No nie byłem z nimi na żadnej imprezie ani melanżu. Jestem sam. Jedyny temat, który mnie łączy, to szkoła, moje oceny albo to, jak się ubieram. Nie mogę już znieść tych ich ciągłych komentarzy na temat mojego wyglądu. Kiedyś próbowałam im to wszystko wytłumaczyć. Nie chcę rozmawiać z nimi o szkole. O czymś, czego nienawidzę. Makijaż pomaga mi wyrażać siebie, a ich ciągłe kłótnie sprawiają, że jedyne miejsce, w którym chcę przebywać, jest mój pokój. Chociaż wolałabym być o wiele dalej. Z tobą. Zrozumiałam już, że nie ma sensu się z nimi spierać. Przecież i tak nie zrozumieją. Najpierw musieliby mnie usłyszeć. Już nic im nie powiem. Nigdy. Odkąd tak postanowiłam, czepiają się, że jestem zbyt cicha. Ale tobie jednemu nie boję się mówić tego, co myślę. Przy tobie mogę być w końcu sobą. Nie oceniasz mnie? No. Widać, że okolica obfita we zboże. I widać z liczby kopic, co wzdłuż i wszerz smugów świecą gęsto jak gwiazdy. Widać z liczby pługów orzących wcześnie łany ogromne u goru czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek można. Byłam ja w Petersburgu, nie raz, nie dwa razy, miłe wspomnienia, wdzięczne przeszłości, obrazy, co za miasto. Nikt z panów nie był w Petersburgu. Chcecie może plan widzieć? Mam plan miasta w biurku. Latem świat petersburski zwykł mieszkać na daczy. To jest w pałacach wiejskich dacza wioskę znaczy. Mieszkałam w pałacyku już nad lewą rzeką, niezbyt blisko od miasta, niezbyt daleko, na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku. Ach, co to był za domek. Plan mam dotąd w biurku.
Otóż na me nieszczęście najął dom w sąsiedztwie jakiś mały czynownik siedzący na śledztwie.